Czołem ludziska. Powinniśmy zrobić na 3-4 czołem ludziska. To róbmy na 3-4. 3-4. Czołem ludziska! Czołem ludziska! O Boże. Jeszcze raz. To może na raz, dwa, trzy. Dobra, raz, dwa, trzy. Czołem ludziska! Gramy w Nidhogga. Dzisiaj mamy, że tak powiem, specjalny odcinek na ile subów? 25. 25 subów mamy. Coraz mniej. Ostatnio mieliśmy 30, teraz mamy 25. Więc nagrywamy specjalny odcinek w postaci retrograszki, gdzie gramy na tym oto ciekawym, dziwnym sprzęcie, które nazywa się NES albo SNES. Nie, NES. To się nazywa Pegasus. To się nazywa Pegasus, tak, ale to nie jest oficjalna nazwa. To jest nazwa tych chińskich sprzedawców z chińskiego stadionu. Tak, ale chodzi o Pegasusa ogólnie biorąc. Jak widzicie, no trochę gra się różni od konsol współczesnych. Mamy bardzo, że tak powiem, zaawansowane pady, które miały Start Select, krzyżak i cztery przyciski, zwykłe i turbo. Dla tych, którzy oczywiście nie ogarniają, o co chodzi. To jest, tak, to jest peruka. Tego nie było w zestawie z Pegasusem, niestety. Kiedyś wyglądały kartridże w taki sposób. Się je po prostu tam wkładało w środek. Proszę bardzo. O, zrobimy teraz z tego zooma. I tam w środku jest taki układ scalony. 20 razy przez jakieś chińskie rączki. Wkłada się tam. Środeczek? Czego się cieszysz, kiedy opowiadam ważne rzeczy? Spalony 20 razy. Wkłada się tam, wciska się power, o, albo się robi reset, jak w kompach, i pyk, działa! I hula. I teraz wam pokażemy kilka gier i będziemy lamić jak skubańcy. Na mega starym telewizorze, uwaga, uwaga, mega stary. O, panterka, twoja panterka, proszę bardzo. Oh yeah. Mega stary telewizor. Lubimy zooma. Zaraz ustalimy dobrze ten kadr i będziemy grali. Czy bardzo wszystko śmiga? 64-in-1. Będziemy grali w 64 najnudniejsze gry na świecie. Dokładnie tak. Oh yeah! Oh yeah! To co? To zaczynamy, nie? To zaczynamy! Cięcie! To na początku pokazujemy wam Ice Climber! Na dwóch graczy czy na jednego? Na dwóch. Trzeba o to chodzić. Trzeba o to chodzi. Żeby dojechać na samą górę i złapać ptaka za nogi. Zakładamy, że to są nogi. Nie wiem, co mu tam będzie dyndać. Tak, więc... Dlaczego ja nie jestem różowy? Ja jestem proszę. Różowy. Czyli Walduś Petarduś jest różowy. Wacuj, pogracuj. Walduś Petarduś. Możemy sobie przeszkadzać albo pomagać. Możemy też się... Ej, nie spychaj mnie. Dzięki. Trzeba uważać na te potwory, ponieważ jak się dotknie potwora... Ej, poczekaj, nie wskakuj wyżej beze mnie. Czego? Tak, jak się zeskoczy, spadnie się w tę czeluść, to koniec gry. Znaczy, w sensie ten ktoś przygrywa i tak przyjdzie. O, zobaczcie, tutaj foka przyszła i ona teraz będzie naprawiać dziurę. Ona przyjdzie i... Przestań mnie posuwać. Ona naprawiła trochę dziury. Naprawi tylko jedną, niestety, nie przeżyje więcej. Cała gra polega na wspięciu się... Poczekaj. Cała gra polega się na wspięciu się na górę. Jak się spadnie w te czeluści ciemne, to koniec. A tu już jest walka o bonus. Poczekaj! Tu jest walka o bonus. No nie, bo to jest walka o bonus. Ale mogliśmy razem być w tym bonusie. Nie. Tylko lepszy jest w bonusie. Wersja demona! To co u ciebie? No i czekamy. Takie były kiedyś gry. O, zrobił się ciemny ekran na górze. O nie. Ach, to odświeżanie. Zaraz będzie lepiej. Oho. To trzeba było się rozpędzać, bo jak się nie rozpędzało, to nie można było skakać. Uwaga! Łap ptaka za... I teraz uwaga! Pokaż wam perfekcyjny chwyt! Ups! Było tak perfekcyjne. Czekaj. Tak jest! O, w ogóle nie widać. Tego w ogóle nie widać na kamerze teraz. Trochę widać. Wydaje mi się, że gra jest za głośno. Dalej. Nie, daj spokój, jest 50 i teraz Walduś ryczy! Spadaj. O, zatrzymam grę. Nie można było przyspieszać tego ekranu nigdy. No dawaj! Kiedyś te gry były takie smutne. Tak. Fuck. Nie umiem skakać. Fuck! Właśnie zdjąłeś łopatą ptaka. No dzięki! Jak tu jest walka o bonus, no to ja... O bonus, a nie o tutaj. Tutaj nie ma bonus. Su. Daj nam teraz czekaj. Uważaj na bok. Uważaj na sople. Spoko. Tu się ślizga, człowiek. Człowiek się tu ślizga. To jasne, po niebieskim to się ślizgasz. Chodź tutaj, na górę. Fuck! Dobra, idę do bonusu. Srusu. Teraz ja jestem na bonusie. Nie zbieram marchewek, nie lubię marchewek. Marchewki są dobre.
Mają dużo karotenu. No i to się właśnie. Tu widać dokładną różnicę między progamerem a noobgamerem. 1320! O Boże, jaki żal! Sam jesteś żal. Jaki żal! Żal dupę ściska, jedźmy na igrzyska. Strzeliłem fokę. Podrzuć mnie, podrzuć mnie. Okej. Okay. Ja tu z ptakiem walczę. Poczekaj na mnie. Walcz sopel! Nudno tu na górze. O! Ptaszor mnie pojechał. Już przegrałeś do końca? Nie. Poczekaj, ja tam chcę wejść. Poczekaj. Chyba jestem beznadziejny. Fuck, ja jestem w złej sytuacji. Dasz radę? Dobra, dobra. Wiedziałem, że dasz radę. Co jest? A, tutaj się... To jest miejsce, które po prostu przesuwa. Nie wiem, jak to można wytłumaczyć fizycznie. Duży wiatr tam jest po prostu. Ja to miejsce przesuwa w lewo albo w prawo. Tak! Ja mam ostatnie życie w sumie. A ty masz 3? Jak to się stało? Jesteś lamerem po prostu. Lamą, nie lamerem. Mm-hmm. O, dobra, sorry. Zaoszczędzę ci to tego. To tu jest lamerem, nie? Dokładnie. Skakanie jest mało intuicyjne po prostu. Oho. Aujęła. Weź sałatę. No co ty? Sałata jest zdrowa. Ja zawsze zbieram warzywka. O nie, to nie był dobry pomysł. W drugą stronę. Moment. Ja tu mam plan. Okej! Okay. Teraz patrz na to! Aaaa, nie! Ej, jednym skokiem przegrać wszystko? Ej, to co naprawdę umieć? Już ja to zrobiłem od razu. Idealnie w dziurę. No i znowu się kurde nie odświeża ekran, no. Ale co jakiś czas się odświeża dobrze, więc jest spoko. Ech. Widać, może... poziom trudności rośnie, jak widać. Jak widać poziom... No właśnie, przegrałem. Widać, że poziom trudności rośnie, jak widać. O, fuck. Ej, chyba jak ty tracisz życie, to ja zyskuję, tak mi się coś wydaje. Chyba jednak nie. O, świetnie, cudownie. Dobra, wiesz co, to ja może nie będę grał tak samotnie bez ciebie. A, oczywiście, że nie. Pokażemy inną grę po prostu. Pokażemy naszą ulubioną gierkę teraz. Czyli... Balloon Fight? No, czekałem, aż to powiesz wreszcie. A, bo ja się długo zastanawiałem, co jest naszą ulubioną grą. A, spoko. Balloon Fight. Balloon Fight! Balloon Fight jest... Ja jestem niebieski. Ja jestem czerwony. Balloon Fight jest tyle ciekawą grą, że ma bardzo ciekawą mechanikę. Nie możemy poruszać postacią dopóty, tak, dopóki... Tak bezpośrednio nie możemy. Bezpośrednio, dopóty, dopóki nie będziemy machać łapą. Możemy tylko machać łapą i nadawać kierunek. Tak jest. I w tej grze chodzi o to, żeby... Wzajemnie się nie pozabijać. Tak. I pozabijać dziwne stworki. Tak jest. Nadal mi się wydaje, że gra jest za głośna do naszego gadania. Wcale nie. A zobaczysz. O, coś wolno... Wolny podlotek byłem. A, uważaj na mój balon! Uważaj na moje balony. Uważaj na moje balony. Odejdź. No, mój ptaszor był. Oh, jest bonus, gdzie rywalizujemy. Tak, jest... Gdzie trzeba zbierać baloniki. Zakaż sekundy! Aha! Mój balon. Mój balon! Mój balon! Podaj! Mój balon! Te też moje balony! I to mój balon! Ale to moje! Moje! Tak! Nie! Spadaj! I tak wygrałem! Jak zbierzemy 20 balonów, czyli wszystkie, to wtedy jest perfect points! O, i teraz się odbija moje okno. O, teraz lepiej. Sorry za to odbicie okna, ale tak niestety takie mam firanki. Ale wiecie, no. I tak raczej nie będziecie ogrywać tego, więc... chyba. Szybko się przechodzi te plansze. Bardzo. Ja coś jeszcze dół. A ja nic nie robię. Jak widzę właśnie. Nie wiem, czy mówiłem, ale w tej grze chodzi o to, żeby niszczyć balony. Antybalonowa, nie? Tak. Może nas zjeść ryba, jak będziemy za nisko nad wodą. Możesz to zademonstrować. Nie chcę demonstrować, jak mnie zjada ryba. Dlaczego? Chcesz pokonać w bonusie! Dobrze ci idzie.
nie, trafiłem nie balon! Coś nie trafiłeś? Spoko. Cudowna! To się nazywa po prostu zwrotność geparda. Nie! Tak! Bierz balon. Gryź balon. Nie gryź balon, tylko bierz balon! No nie. Teraz ja mam 11, a ty 9. A za to ci rozwaliłem. O, fokus się zepsuł. Ale fokus się psuje chyba tylko przy tym ekranie. Halo! Patrz, teraz wszyscy będą mówili, że widzieli rękę Staszka. Nikt nie będzie mówił, nikogo to nie podnieca. Myślisz? A może... Stary. Tu współpracujemy. Tak, to masz rację. Bo tutaj, mnie. Tutaj jak wzajemnie sobie zniszczymy balony, to niszczymy, to tracimy życie. Tak. Dokładnie. A w tamtej grze nie. Znaczy w tamtym bonusie nie. W bonusie się nie traci życia, jak się zepsuje balony przeciwnika. Współpracownika. Współpracownika! Pytanie, kto kogo zatrudnia? Współgracza. No, nie dałeś mi bąbla, wiem. Ojej, tak mi przykro. Jest mi z tego powodu tak bardzo wszystko jedno! Sądzisz, żeby życie miało smaczek? To ja pozbieram balon. Nie, ja pozbieram. Ty młocie. Kto ma więcej punktów? Jakiś loser. Tak! Najwięcej emocji po prostu zawsze sprawia nam ten bonus. Tak! Fuck yo! Tak! Sraj się. Mój balon? Sraj się na koryto! Ha ha! Pudła! Nie! Dwa pudła. Boże. Ej, kto jest fajniejszy? Ja mam więcej punktów. Dupa tam. Dalej sądzę, że nas nie słychać. To będę powtarzał do końca. Dzisiaj. Co, przegrałeś? Dlaczego? To nie ja latam. Ja jestem tu. Potem jeszcze z... Potem jeszcze z tych chmur strzelają prądy. W sensie pioruny. To mi wyszło. Chyba ci się coś nie udało. Co to się na mnie? Jak to co robię? Zapętlam się! Odejdź! Odejdź! Skąd mam odejść? Odejdź ode mnie! Kto ma więcej punktów? No ja. A, faktycznie. O fuck! A jak to możliwe? No ja wygrywam. Co? To jest taka delikatna antykooperacja moim zdaniem. Wiem, czego nie robiliśmy. A, wiem! Też przypomniałeś wiem. Sobie. Bonusie. Tak. Tak, nie! Tak, nie! No nie. Jest niesamowite. Jest niesamowite. Ile panu daje tak prosta mechanika? Fuck! Nie mogę. Ale mam za to balona. Kurwa. O, sztywno, tak. No musi być gra, w którą czasem ci daje wygrać, no. Dobra, teraz walczymy z bossem. Haha, w tej grze nie ma bossa. Mam wrażenie, że plansze się już trochę zapętlają, ale... Ale jeszcze będą przeszkadzajki inne. Si. W ogóle jeszcze nie straciliśmy ani jednego życia, jesteśmy na rage'u. Bo to jest nasza ulubiona gra. Aaaa! Badass mode! To jest przecież nasza ulubiona gra. Tak, przecież podobno. Jak moglibyśmy stracić życie w naszej ulubionej grze? No to byłoby dziwne. A i jeszcze chciałem zahaczyć o balonik. O bąbel. Okej? Okay. A to jeszcze nie to! Ale w następnej turze jest już bonus. Wiem, co będzie w bonusie. A to dziwne, żeśmy o tym nie pamiętali wcześniej. O fuck, zniszczył mnie. Bonus! Oj, nie odbiłeś się! Zawsze lecimy sobie na klatę.
Ale zawsze odbijamy się, czy puszczamy latami, jak trafiamy się klatą. Później już tak było, że się puszczamy. Fuck! Zły nalot. Zły nalot! Boli przez całe życie. Boli przez całe życie. Zły nalot na języku, nie? Nie, w kącie pomieszczenia, kiedy masz grzyba. A ja se po prostu zjeżdżam. Mój balon? Mój cion! Wow. Równo remis. Równo remis. No, a może być remis nierówno? Jeszcze, ogólnie... jeszcze ja się dam zjeść przez rybę. Ej. Życie na krawędzi. Ej, w ogóle... O, zjadło mnie. A ta ryba jest głodna. Ja się... O, fuck. Rybko! Zjedz mnie szybko. Rozjadł mnie. Rozjadł cię? Hello! No, ale karmiliśmy rybę. Jakiś achievement powinien to być. O, wtedy nie było achievementów! Ojej! Teraz jest świetna muzyczka. Ciekawe, czy ktoś poznaje tę grę. Tylko niestety tutaj... Niestety tutaj jest problem z monitorem, w sensie z odświeżaniem. Bo trochę słońce zachodzi w tej grze, jak widać. I te kolorowe paski w posztaci cebuli. W posztaci. Cicho, ja tu speedrun robię teraz. W posztaci, tylko w pasztecie. W pasztecie to wiesz, możesz znaleźć... Poznawcie jelenia. Nie wiem czemu. Tu jest... A, ja pamiętam, gdzie jest specjalny... Uj, jelenia też, ale gdzieś tu jest specjalne życie. A nie, już minąłem. Ale pamiętałem. No zobacz, słońce wschodzi. Tak słońce wschodzi! Oj, spadłem. Ale przeskoczyłeś? Spadłem. No, więc ogólnie to było Mario. Dobra, to jeszcze co miałem pokazać? Czołgi. Gdzie są czołgi? Tank. Gdzie ten tank? Gdzieś tu? Nie. To jest loadrunner. A nie, Battle City, o Jezu. To jest loadrunner. To jest ten coś, co piaski zbiera. A, nie. To nie jest na dwóch graczy, niestety. Battle City. Yeah, to była dobra gra. To jest mega gierka. Trzeba chronić orła, niszcząc... Chronimy orła. To był mój. Co to za bonus? Granat niszczy wszystko na planszy. Możesz podejść. Pięknie. Można niszczyć murki, można niszczyć też... Znaczy, można siebie trochę unieszkodliwiać. Jak się gra competitive. Competitive! Jak się gra przeciw... To znaczy, no jest współpraca między nami, ale jak uderzę Bartka czołg, to Staszka czołg, to... No nie właśnie. Może się ruszać. O, przegrał. I potem przegrywam, dziękuję. O, no, 1-1. Nie też rozjechał. A tamten czołg się świeci, to znaczy, że jak się go rozepsuje, to da bonus. Padłem na bombę! Co? Fuck. Coś ty zrobił? Pojawił się na mnie przeciwnik, nie pokonał. Aha! Uważaj, ja tutaj cię osłaniam. No, bardzo mi Aleś mnie osłonił? Czy słonia można osłonić? A? Oj, tam coś na... O, napierdziela! Dlaczego ja cały czas patrzę na wizjer w kamerze, zamiast patrzeć na ekran? O, gwiazdki robią upgrade. Jakie upgrade ci robią? Potężniejsze bronie. W sensie, mocniej bije. Ha, dostałem bonus! A ty nie! To nic, ja się nie przyjmuję. O, w zielonych krzakach nas nie widać. Siedzimy, to znaczy głównie przeciwników. No głównie, właśnie to jest problem, że ich nie widać. To są pancerniki, które wymagają 4 uderzeń. A te są szybkie. Ja chcę bonus. To idź po bonus. On znika? Tak, znika. Nic nie żyje wiecznie, nawet bonusy w Battle City. Z Battle City nigdy tak na to nie mówiłem. Zawsze mówiłem ja czołgi. Ja też na to mówię czołgi. Może dlatego, że gramy czołgami? Ha? Gramy w czołgi? O, fuck, rozwalił mnie. Tak, game over! Już? Ale żeś zwalił? No ale... Co to robi? Łopata robi nieśmiertelność orła czasowo. Ja w ogóle mam jeszcze jedną grę dodatkową. Ale bez sensu. Życie. Dobra, okej. Okay. No to pokazaliśmy, jak gra się w czołgi. To co, chyba na koniec trzeba pokazać jeszcze kontry. No. Ale co to już... A jak kontra stanie w kontrze do kontry, to co wtedy? Okej, okay, to teraz trzeba zmienić kartrycz. Kartridż. Nie pokazuję apy. Pokazuję włosy, czekaj. Widać moje włosy? Widać. Widać włosy? Widać, aż się nie wyostrzyły. Tu jest kontra też.
Tu jest też kontra chyba. No dobra, to... Wszędzie jest kontra. No to taka popularna gra była, że na każdym... Oho! O nie... O, dobra, ta nie działa pod żadnym kątem. O! Jest lepiej? Oh yeah. No cóż, no. Taki urok starych gier, dobra, to jeszcze raz. No i jak tam napluje, to działa. Wow! Naplułem i działa! Nie ma dźwięku. I nie ma kontry. O, jest kontra. Super kontra jest. Nie ma dźwięku? A może tylko nie ma dźwięku tego? Wyboru menu. Okej. No! Yes, no i wracamy teraz do roku 1934, kiedy to Mieszko pierwszy natarł na górę Kalwarię. To nie ten wiek. Dobra, 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 odpal grę. Ale to jest nasz rocznik przecież. Kontra! Najbardziej popularna, moim zdaniem, gra na Pegasusa, czyli na NES-a. Z tamtych czasów. Godziny spędzone. Ja jestem który? Czerwony? Ty jesteś czerwony, jestem niebieski. O, zdałeś się zabić tak szybko, stary. No, dawno nie grałem. Ja mam machine gun, o, i teraz będę na czerwono strzelał i nie muszę dociskać cały czas. Bo ja strzelam. A ja strzelam na biało, okej, dobra. Co to? R, chcesz R? Co to jest R? Chyba reload jest szybszy, że szybciej strzelasz. Aha, bo czerwony łatwiej strzelać, okej. A jak strzela w dół, bo nie pamiętam? Strzałką w dół. Znaczy... No chyba jednak skos nie. Skos w dół. Dobra, uwaga, okay, ja będę wszystkiego przez mosty. Aha. To jedę wodą. Woda tutaj nie zabija. Wow. Oh yeah. To były czasy. Najlepsze gry. I nieważne, że ta gra była identyczna, nie było randomizowania żadnych plansz Bob Hello, to nie te czasy. Teraz mam shotguna. Teraz masz shotguna. Nie było... Chyba najbardziej przypakowana gra... Broń. A co jest F? Pamiętasz? F to najbardziej taka... Lamerska? Tak, tak. Daj się. Tak będzie... Będzie pasowało? Takie... Tak. Aaa, ej, ona jest dobra, ja ją lubię. Ona jest dobra, jak się czołgasz. Jak się czołgasz przed czymś takim... O, tutaj będzie dobra. A ujęła. Bo mógł się czołgać i jednocześnie trafiać w ten... Jak czołg się czołgałem. To tak jakbyś bobał boba. Bo... O, jak dadu. Możesz być taką lamą? Już dwa życia straciłeś tutaj. Dwie gry straciłem, nie dwa życia. Prawie nie dopadło. Prawie rady różnicy. Aha, to trzeba wejść na górę, ej, czy nie? Ale nie, nie trzeba było, ale tutaj jest... Tutaj będzie boss. Ej, tu jest druga S-ka, weź ją. Jak? To jest S to shotgun. Możesz po prostu spaść. Dobra. Wiem, że mogę po prostu spaść. Niestety mniej grałem w kontra niż Walduś Pierduś, jak ty się nazywasz w ogóle? Walduś Pogratuś? Walduś Pogratuś, o Boże. Co jest L? Nie bierz, to laser. Co to jest? Puść, jak puścisz to poleci dalej. O matko, co to za broń. Najgorsza broń jaki na świecie. Jaki siur. Zaraz będzie boss? No. Jeszcze nie, jeszcze chwila do bossa. To strzela we mnie. Okej, teraz. Tak, więc nie było ani randomizowania plansz, ani nic. Wszystko było zawsze identyczne, a jednak się grało. O kurde. O! O Jezu, straciłeś już trzecie życie. Serio, ja ci zaraz zdobędę życie. Dobra. Jak się ten pokona bossa, to się zdobywa życie. Okej. Ej, ten boss jest mega trudny, jak widać. Tego zginęłem od razu. Yeah. O jeła. Ile jest plansz? 6. 8 światów. 8 światów. Jak w Mario. W każdej porządnej grze było 8 światów. Ej, dostałeś ty zaś grę, nie ja. Dlaczego? No, nie masz życia. Nie podzieliłeś się ze mną swoim życiem? Zadam ci zagadkę, patrz. No. Co to znaczy? Nie, poczekaj. Poczekaj. Nie, no musimy iść dalej, zagadka... Tak! Muszę iść z tobą. O jeła. Zagadka będzie za chwilę. Brawo, stary! Bo ja chciałem iść górą. Dlatego. To była strategia, cicho. Jaka zagadka? Ja zawsze szedłem do domu i grałem z bratem. Takie wspominki, słuchaj. Nie rozwalaj tego! Czego? Tego bonusa, bo ja go nie chcę! Czemu nie chcesz takiego dobrego bonusa? Nie lubię go. F jak fajne! Ja zagadka miała być, że wpadam do wody i robię zbrodnie i byłaby do wody zbrodni. Ha, 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 ha. Do wody? O Boże. A
ale woda się skończyła, rozumiesz? Już nie ma jej w kranach. A co by się wzięło? Co by się wzięło, gdybym ja się stanął? Co by się stało, gdybym. Ja wziął? Gdybym. Co się dzieje, R? Przyspiesza strzelanie. Ej, to było moje. Aha, nie wziąłem, nie złapałeś, to nie twoje. Świetnie. Dobra, teraz myślę, że mamy szansę wygrać, bo mamy przypakowaną broń, obaj. Tylko ten screen, ten ekran się tak wolno posuwa i zaraz spadniemy. Uważaj! O Jezu. No właśnie. Uważaj na strzelca. Którego? O no nie! No co? Którego? Ale jak? Stary. Dobra. Ja chcę grę dostać. Drugi świat. Dostaniemy. Oh yeah, dobra, przeszliśmy to. Dostaniesz życie? Nie wiem. To jest ciekawe, bo ja zawsze mówię dodatkowa gra, a ty mówisz zawsze dodatkowe życie. Tak. No w Mario ma się 3 życia przecież. Kot ma 3 gry się ma. Kot ma 9. Co się dzieje? Nie idź do przodu, bo cię porazi prąd. Aha. O, nagroda! Co się stało? Nie rozwaliliśmy tego kolesia. A ten co skacze, to jest nagroda, dokładnie. Tak, okay, ty miałbyś znowu ten... shotguna byś miał. O, dostałem życie. Świetnie! No, za mało punktów zdobywasz, dlatego nie dostajesz życie. Fuck! No to właśnie zdobyłeś życie. Bo mi klawisz nie wszedł. No jasne, jasne. Idziesz do przodu? A, do trzech. No przecież nie naciskaj do przodu, to nie ty idę do przodu, no. Naciskaj do przodu, kiedy tam... A! Także widzicie, jak widzicie, ta gra ma różne, że tak powiem, perspektywy. Tryby. Teraz normalnie jest TPP. Nie poczekaliśmy na... Na co? W ogóle nie poczekaliśmy znowu na nagrodę, na tego gościa z nagrodą. To bij gościa z nagrodą. Przeskocz to. Co? Aha, tam było trzeba skakać. Tak, turlały się na ciebie. Dobra, to może dojdziesz. Może dojdę do bossa. O shit, to już tutaj. To chyba jest ostatnie przejście do bossa. Tak. A, strzelają w ciebie! A, można było paść, żeby cię nie trafiło! O Boże. Serio, to ty nie wiedziałeś? Nie, prawie w ogóle chyba... Stary. Nie pamiętałem, no. O, fuck. No to jeszcze masz jedną grę, poczekaj. Nagroda! Dobra, nie trafiłem. O, stary. Ciekawe, jak oni wyłapywali, że to jest nad albo pod. Za starych czasów to... Kurczę... To raczej nie było 3D. O nie, doszedłeś do bossa! A masz, jeszcze no grę masz, ej. Strzałka w dół mi nie wchodzi czasem. I strzałka w dół sprawia, że jak naciskam strzałkę w dół dłużej, to zaczyna, na przykład on się na chwilę podnosi i idzie w lewo, tak jak delikatnie tylko ruszę. Oj tam! Narzekasz na... Dobra, nie pokonam... Przedwiecznego bossa. Przedwiecznego pilota. Nie pokonam bossa... mając taką broń pewnie. Dasz radę. Ja cię tu wspieram mentalnie. No, ten boss też nie jest jakiś mega trudny, jak widać. Ale nie pokonam bossa, nie pokonam bossa. Ale za chwilę zacznie strzelać takimi bąbelkami, żeby zobaczyć. No ja pamiętam bąbelki jeszcze. Dobra, dobrze, że tego nie rozwaliłem wcześniej, bo od razu by się pojawiły bąbelki. A, taktyka. O, interesy. A, pamiętam. No tak, dlatego tu dobry jest shotgun. Mhm. Ma taką rozwarstwioną srywę. A, można to zniszczyć. Ta sama animacja zniszczenia co w innych grach, to ciekawe. Ta sama animacja wybuchu. Jak to w innych grach? No jest jeszcze inna gra, która ma bardzo podobne, identyczne wręcz wybuchy. No nie! Zabiłeś bossa jednocześnie ginąc? Ty samobójco! To nie jest... O, continue. Continue? I co się dzieje, jak jest continue? Możemy od tej samej planszy zacząć chyba. To nie jest God Will Be Watching. O! Ej, nieźle. Poczekajmy na... Poczekaj, nie rozwalajmy. Możesz paść. Właśnie rozwala... padłem. O, dobra, rozwalmy tego kolesia. Rr. O, szybki Pieszo. Strzał. Dobra. Poczekajmy na bonus, nie? Ciekawe, czy w tej... Ciekawe, czy w każdej planszy jest bonus. Coś ty zrobił. O, jest bonus. Ciekawe co tym razem. M, weź sobie, karabin maszynowy. Spoko. Szybciej zginę. O, ujęła. Też czekamy na bonus? Może. Chyba nie czekamy, jak widzę. Dlatego powiedziałem, że może. O, bateria siada. W czym? W kamerze? W kamerze, no.
Uważaj na to. Widzę. Czekamy na bonus? No. Nie, trzeba zdobyć shotguna. Rozwalamy od razu? Nie. Uważaj! Stary. Ty to trzymasz w napięciu. Lubię. Aha, ja tego nie niszczę chyba. Bonus! No to go Fuck, nie chcę tego! Ja chcę to. Tylko nie wiem. Nie mogę wstać? Oh yeah! Zobaczysz teraz, jak się pokonuje bossa z rywą. Takim nerfem? Ten nerf jest bez sensu. Zobaczysz, jak się pokonuje bossa z rywą. Świetnie. Dobra, wiesz co, to może jak ja będę miał continue, to w kolei, jak pokonam już bossa, to zaczniemy od trzeciej planszy. Jest continue. Dobra, ostatni. Jedziemy, chyba, jest continue. Chyba ostatni continue, jakie mamy. Jest limitowane continue? Trzy są. Dobra, teraz mamy grać razem. I nie wchodź szybciej na górę niż ja, ani na odwrót, bo przegramy. Jak można na odwrót wchodzić szybciej niż ty? No, ja niż ty, albo ty niż ja. Aha, to wiele, o ja chcę to. No weź to, ja tego nie lubię. Nie wiesz co fajne. To chyba wszedłem na górę szybciej niż ty. Nie, ale nie, ale nie wchodź szybciej ode mnie. O, laser, kolejny. Uważaj na te kulki. O, stary. Chyba telefon dzwoni. Tak. Chromalimy telefon. Zrób pauzę. Wytnij się. Że? To co, do zobaczenia? To. Gdzie skończyliśmy? Tutaj! Ja jestem... Aha, jestem czerwony. Si. Uważaj! Ale z ciebie Rambo... Fuck! Uważaj! Tak. O, to jest dobre, to są dobre nagrody! Chyba spadam na ogień. Dobrze, że wziąłeś nagrodę. Czekaj. O nie, tam jest... Uważaj, będzie strzelał. Padł. O nie, no! O Jezu, no nie, bardzo. No! Przegrałeś już? Jaka jest z ciebie ultra lama. Dobra, ja przejdę te plansze i tu jest ciekawy boss. Jest! Dobra, gram dalej. O jeła. Dobra, czyli ja znowu ginę, a ty idziesz dalej do bossa. To jest dobra strategia. Czemu nie przeskoczyłeś tego shitu? Nie wiem. Zabiła mnie bombka w sumie lecąca, a nie shit. Lecąca. O fuck. Ten pad naprawdę ma jakieś problemy. Ten pad, to się nazywało pilot wtedy. Uważaj. Jeszcze. Pilot? Ja tak. Na to mówiłem pad. Pad to właśnie ja robię teraz na ekranie, patrz. O, właśnie padłem. O, można niszczyć to. No bo powiedziałeś mi. Nie wiedziałeś? Ja tu mało rzeczy ale pamiętam. Ale jesteś lamą, Boże. Ej, pogadamy. Z kim ja gram? Pogadamy później. Co ja mówiłem? Że jesteś lamą? I z kim ja gram? Ja po prostu gram na granicy, a ty się po prostu obijasz. Ja tu ryzykuję swoim życiem. Ciekawe, czy dojdziesz do bossa. Wątpię. W ogóle nie zbieramy bonusów. No. Kiedy boss? Może teraz zbierzmy bossy, bonusy. Bossy zbierzmy? Zbierzmy bossy teraz. Jest. Co to? R. Weź to. Aha, to nie jest broń. To jest boss? Chyba tak. Nie, jeszcze nie, bo musi być duże takie. A tak, to jeszcze nie to. No nie to czekamy. A! Możesz się czołgać i to rozwalać, co leci. Czekamy, czekamy na tego. Na golesia. Na bonusa? Tak. O, jest. S, bierz! Bierz shotguna, bo ja zginę zaraz. Dobrze, że nie zginąłem od razu. No dokładnie. No jeszcze nie to. Nie. Uf, zaraz jeszcze chyba, żyjemy. Chyba ostatnia plansza teraz przed bossem, tak, tak mi się wydaje, dobra. Nasrywamy. Tak, od razu w...
znowu. Shit. Shit, to zaraz sra. Jak odchodzę, jak się czołgam. Udało się, dobra, boss. Przeżyj to, proszę. Przeżyj to sam. Nie pamiętam, co tu się robiło. Tylko środkowe rozwalaj. Żeby się... O, co to robi? Strzela! No nie wiem jak ty, ale ja zginąłem. No ja nie... O, dobra, ci skaczą. O, shit. Co to za kurde archanioły? I teraz będą... O, fakt. Z nich można strzelać tylko jak są synchronizowani. A jeszcze strzelają jakimiś takimi... Pieprzonymi? Głupimi balonikami. Jakieś podwójne mózgi. Stary. To jest też gra, w której ważne jest to, żeby wiedzieć i przewidywać ruchy i wiedzieć, czego się spodziewasz. Ja niestety... O, no tak, jeszcze jedna gra, świetnie, dajcie mu 20 gier jeszcze. Życie, nie gra. Ja mówię na to gry. Sorry. Więc co trzeba przewidywać, co się będzie działo i jak bossy strzelają, wtedy jest o wiele łatwiej. A jak się... Czy odbierzesz telefon? Gdzie telefon? Dzwoni telefon, odbierz. Znowu? Ja pokonam bossa. A w ogóle nie ma continue. Nie ma continue. Ale muzyczka. Patrz, nas tam widać? Trochę nas chyba tam trochę widać. Nas widać. No teraz no, na pewno. Trochę nas widać. Pozdrawiamy Staszka. Ej, tu jestem. Pozdrawiasz mnie będąc mną? Dobra, nieważne. Teraz widać moje afro? Teraz widać? Bo ja nie widzę tam. Teraz widać. Okej, spoko. To ten. Dziękujemy za retro odcinek. Tak, to był bardzo specjalny odcinek, specjalny. Retro odcinek ze starego sprzętu, w beznadziejny sposób nagrywany, beznadziejnym sprzętem. Dwa kciuki akceptujące i wielka piona. O, nie trafiam pioną. Uwaga, pionę się robi tak. Nie, to się tak to się piątkę piątka robi. Piątka tak. Się robi. A to jest pięść, a nie piona. To jest piona. To jest pięść. To jest piona. To co, wielka piona, do zobaczenia w następnym odcinku. Wielka piona i do zobaczenia w następnym odcinku! Bye! Dlaczego nie machasz jak trzeba machać, tylko chlasz jakieś dziadostwo znowu? Widać mnie w ogóle? Widać. O, bardzo mi widać. Widać twój cień nawet. Widziałem, o... To ja pomacham włosami, o. Morła cię, ja pomacham włosami. To jest ten jedyny moment, kiedy mogę machać włosami. Oh yeah. Niebieskimi. Dobra, dosyć tej zabawy. Pa, pa! Ale szybko. Chyba pecetowa wersja jest trochę szybsza. Albo tu procesor jest za słaby i tak wolno działa. Przecież ja mogę biec tutaj. O. Wiem, ale obułem wszystkie dźwięki, wszystko jest wolno. Dobra, włącz coś naprawdę na dwóch. Cicho idę! Lecę! Coś naprawdę na dwóch. Tak wyglądało kiedyś menu, o Jezu. Serio? Ej, ale na dwóch graczy. Nie przeszkadza, ja tu myślę teraz. Na dwóch... O Jezu. Czujesz te emocje? O Boże. W prawo bardziej, w prawo. Tu? Tu. Mam jeden punkt! Wygrywam! A co z tym? To ja pójdę gdzieś sobie. Czekaj. Jak to postawić? Może tak? Ale z ciebie ninja. Działeś to? Czekaj, a może teraz to postawię? O tak! Marta powiedziała, że chce jednego ziemniaka. Jednego ziemniaka, super, czekaj. O kurde. Dobra, teraz postawimy to w ten sposób. Dobra, koniec przerwy, gramy. Czyli nie przeszkadzaj mi teraz, myślę, uważaj, teraz patrz na to. Patrz. O Boże. Niezły jesteś. Jeszcze to wygrasz, tak? Stary, całe dzieciństwo. O, Dobra, już. Patrz. Twoje widze tego nie wytrzymają. Patrz teraz na to. O, muszę wsadzić z boku. Pierwsza linia. Szkoda, że nie gramy z muzyczką. Czemu nie gramy z muzyczką? O, przegrałem. Bo gra nie ma opcji.
Sam nie masz opcji. To gramy teraz w Ice Clamp. Ice Clamper! Ice Climbers. Kuźwa! Żeś mi zepsułeś mi twarz. Gdzie ona jest w ogóle? Chyba tutaj. Który zostawiłeś? Tu jest, 42. Dobra, to ja będę grał, ty będziesz trzymał kamerę. Ale zrobiłem beznadziejny filmik. O, jeszcze zrobiłem zdjęcie. Jestem mistrzem Mario.